Hej kochani, witam was dzisiaj z mokrymi włosami i no make-up, bo tak jak widzicie po tytule, dzisiaj przetestuję dla was maseczkę, która bąbelkuje. Nigdy takiej maseczki jeszcze nie używam, jestem bardzo ciekawa, jakie będą efekty. Nie spodziewam się żadnych spektakularnych efektów, ponieważ po jednym zastosowaniu maseczki zazwyczaj tego wszystkiego nie widać, jakie korzyści może przynieść dopiero po kilku zastosowaniach. No ale zobaczymy, czy cokolwiek zmieni na mojej buzi, czy będę czuła jakąś różnice. Także jeśli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. Także jest to maseczka bąbelkująca, do twarzy oczyszczająca. I tutaj pisze Lemon and Lime Cake, czyli cytryna i limonkowe albo cytrynowe ciasto, coś w tym stylu. No i tutaj jest ekstrakt z awokado o działaniu łagodzącym. Zobaczymy, czy złagodzi może moje jakieś zaczerwienie na twarzy, ponieważ mam blizny potrądzikowe oraz kilka niedoskonałości. Oraz ma ekstrakt z limonki, która nadaje skórze zdrowego wyglądu oraz dogłębnie ją oczyszcza. Zobaczymy, czy będę czuła właśnie jakąś różnicę. Tej maseczki jest 6 gram, kosztowała 5 zł. Trudno powiedzieć, czy to mało, czy dużo, bo jeszcze nie wiem, jakie efekty da. No ale zobaczymy właśnie, jak będzie działać. Także co? Jesteście ciekawi? Zaczynamy! Ja ściągnę sobie okulary. W ogóle dzisiaj przygotowałam sobie jakby mój mały podgląd, ponieważ ustawiłam sobie lusterko za aparatem, żeby mniej więcej widzieć, jak to wszystko nagrywam. I teraz spróbuję rozkminić, gdzie tu jest otwieranie, bo nie ma żadnego jakby takiego, wiecie. A, i jeszcze tutaj pisze, że jest do cery tłustej i trądzikowej. No to idealnie dla mnie. Znaczy ja mam mieszaną, ale trądzikową trochę, tak? Nie wiem, jak to otworzyć. Chyba będę musiała to przeciąć. Okej, maseczka przycięta. O matko, pachnie obłędnie, po prostu ten zapach jest tak cudowny, szok, po prostu słodziutki, jak takie ciasto, boże, jakieś cytrynowe, nie wiem, ten. Dobra, nakładamy, zobaczymy. Jest bardzo rzadkie jak na razie i bardzo przezroczyste, delikatny ma kolor żółtawy, ale widać, że już rzadszy. Ło! Kapnęłam sobie na spodnie, nie. Ale już widać, że się delikatnie pieni, więc bardzo szybko wchodzi w tą reakcję. Wydaje mi się, że to jak dostanie trochę powietrza, to właśnie dlatego się tak dzieje. Dlatego trzeba ją szybko nakładać, ale jestem zła, bo kapnęłam sobie na spodnie. Jest bardzo lejąca się ta maseczka. I naprawdę trudno ją się nakłada, powiem wam. Ale pachnie pięknie. Jak jakaś babka normalnie świąteczna, nie wiem. O! Będę zaraz wyglądać jak misio. O, ale powiem wam, że już czuję odczucia związane z nakładaniem. Bardzo to dziwnie smyra mnie pod nosem. Czuję właśnie, jak te bąbelki pracują na mojej skórze. Staram się wygrzebać do samego końca ją. Ajajaj, powiem wam, ciężko, ciężko. Jak to smyra mnie ciężko. Śmiesznie smyra, bardzo śmiesznie. Dobra, słuchajcie, myślę, że maseczka jest nałożona. To szczela na mojej buzi. I ja to słyszę i to bardzo dziwnie mnie smyra. Pierwszy raz mam taką maseczkę na twarzy, więc odczucia są tutaj jak najbardziej pierwsze. No, widzicie, troszeczkę się ubrudziłam pianą. Kapnęło mi na spodnie, więc ta maseczka, po prostu trzeba uważać, jak się ją nakłada. Teraz postaram wam się przybliżyć tutaj, jak to wygląda mniej więcej. Więc ogólnie mam właśnie wrażenie, że mnie coś smyra. Słyszę, jak te bąbelki jakby pracują. O, może teraz usłyszycie, jak tutaj mam. I wygląda to mniej więcej tak. Tutaj postaram się jeszcze przybliżyć się. Jest też takie uczucie, że mam wrażenie, że teraz ta maseczka mi po prostu spłynie. Mam wrażenie, jakby się zsuwała cały czas bardziej i bardziej. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Także, teraz ja będę ją trzymać, będę teraz czekać, aż bąbelki skończą
Po zakończeniu bąbelkowania należy je wmasować pianę w skórę, omijając okolice oczu i pozostawić na około 3 minuty, a następnie dokładnie zmyć letnią wodą. Także ja chwilę poczekam i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, minęło kilka minut, ta maseczka praktycznie w całości mi się wchłonęła i widać pod spodem taką warstwę bardzo świecącą się, tak jakby nadała blasku mojej skórze. Zobaczymy, jak będzie wyglądać skóra po zmyciu jej. Widzicie mój nos? To jest po prostu przekomiczne, jak się wygląda w tej maseczce po nałożeniu, bo buzia wydaje się wtedy jakaś taka puchniejsza i jakaś taka, no, puszysta po prostu, jak misio wygląda się. Uczucie na twarzy jest bardzo przyjemne i takie właśnie delikatnie łaskoczące, jakby... I cały czas ma się wrażenie, jakby ta maseczka spływała, a ona po prostu jakby się wsiąka, ale wcale nam nie spływa. Jedyne co, to mogę powiedzieć, że właśnie jest trudna w nakładaniu, bo sobie ubrudziłam spodnie, bardzo się lała na początku. Także jeśli ją nakładacie, to polecam gdzieś nad umywalką, nad wanną, albo po prostu na leżąco, nie wiem, ale no ja nagrywałam dla Was to, więc no trudno było nałożyć ją nie brudząc się. Także ja jeszcze chwileczkę poczekam, aż te piany tutaj zejdą i ją wmasuję, a następnie zmyję letnią wodą, a potem Wam wszystko podsumuję. Kolejne kilka minut przeczekane, jak widzicie, już tej piany praktycznie w ogóle nie mam na swojej twarzy, więc myślę, że mogę już ją wmasować, a następnie pójdę ją zmywać. Za bardzo nie ma tu co masować, powiem Wam szczerze, ponieważ bardzo ciężko w ogóle się teraz sunie ręka po tej skórze, bo jest taka bardzo... lepka, bardzo lepka. Ale myślę, że efekt może być fajny, jak się ją zmyje. Myślę, że będzie taka rozświetlona ta buzia. Ale po prostu pachnie przecudownie, przecudownie. No to co? Ona mi się praktycznie cała wchłonęła. Pójdę zmyć letnią wodą resztki i zaraz wrócę na podsumowanie. Okej, wróciłam. Sami możecie ocenić, czy jest jakiś efekt, czy coś widać. Ja na swoje oko mogę powiedzieć, że buzia wydaje się taka odświeżona. Przed maseczką oczywiście umyłam normalnie twarz i zrobiłam peeling, tak jak zawsze robię. Ale teraz oczywiście jest jeszcze troszeczkę bardziej gładka niż po samym peelingu. Wydaje się być, w sumie mogę powiedzieć, że oczyszczona. Fajna jest. Fajna jest skóra, taka właśnie odświeżona. Jest taka jakby bardziej promienna. Nie wiem, jakby to w sumie nazwać, ale założę jeszcze okulary i teraz Wam powiem. No i wkładając okulary, w sumie nie wiem, czy zauważyłam coś nowego. Na pewno skóra jest dużo gładsza. No i tak jak Wam mówię, wydaje mi się, że taka odświeżona. No i co, to by był koniec tego testu. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Ja pierwszy raz testowałam taką maseczkę bąbelkującą. No i co, widzimy się już w kolejnym filmiku. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i do kolejnego odcinka. To pa!